Przepraszam, ale no Konopski jest łakiem, Ksajo go po prostu zniszczy. Bez pytań. No można powiedzieć, że się ulał za bardzo. A jak? Czas na drugą część Sądu Licznej przed galą Fame 15. Jak zwykle stoję i pytam was, a tutaj jest szczególnie ciekawie, ponieważ na festiwalach sami wiecie jak jest, więc odpowiedzi są szczególnie barwne. Bawcie się dobrze. Siemanko, jak się nazywasz i od kiedy oglądasz Fame? Siema, jestem Kacper. Fame oglądam chyba od, w sumie od pierwszej edycji. Siemano, jak masz na imię i od kiedy... Miło mi. I od kiedy oglądasz Fame? No szczerze, tak naprawdę to Fame oglądał od niedawna, bo można w sumie powiedzieć, że tak na bieżąco to się interesuje od 10 dopiero gali. Siema, jestem Kamil, oglądam w sumie pierwszą, obejrzałem w sumie pierwszą, no i teraz trochę przystałem, ale mimo to sam trochę mnie to interesuje. Siemano, jak masz na imię? Kuba Boliński z Płocka jestem. I od kiedy oglądasz Fame? Od pierwszej gali. No to mamy specjalistę. Cześć, jestem Marcin i w zasadzie to od samego początku. Siema, no jestem Cezary, Fame oglądam, powiedzmy, no znam od pierwszej gali, no bo znam walkę Boxdela z Guzikiem, fajna walka. Julia. I jak dawno zaczęła się oglądać gale free fightowe? Od pierwszej gali Fame'u. Czyli ty wszystko wiesz? A jak? Kto wygra walkę Serius kontra Wrzosek w boksie? Serius kontra Wrzosek, to jest ciekawa walka, chociaż chciałbym bardzo, żeby wygrał Serius mimo wszystko. No kibicuję mu, zobaczymy. No mi się wydaje, że raczej tutaj Wrzosek wygra, ponieważ Wrzosek to ma większe doświadczenie, ponieważ między innymi w KSW walczył, ale też bym nie skreślał Sariusa, ponieważ Sarius jest, jak dobrze wiemy, mistrzem województwa śląskiego, chyba amatorskiego, z tego co się orientuję. Nie, no Sarius. Idę następny. Sariusa też dużo słucham, no liczę na niego, jak mam nadzieję, że wygra. Stoję za nim. Myślę, że Sarius. No myślę, że ten boks tam mu pomoże w tym. Walce z Wrzoskiem. Jak widziałem z Kasy Wrzosek, no tak poradził sobie słabo. Serius kontra Wrzosek. No to myślę, że tutaj Wrzosek wygra. Techniką i to co umie po prostu. Czy nawet jak jest większy, to nic nie zmienia? Nie. Nie, myślę, że nie. Serius generalnie ma potencjał, no bo jest no, dobrze zbudowany, generalnie ma potencjał, żeby tą walkę wygrać, no ale Wrzosek to jest, Wrzosek jest jednak, no jest zawodnikiem większych gal, on walczy w KSW, Wrzosek walczy w KSW. Był mistrzem i walczył w UFC. Wow. No to właśnie. Więc, no wow, nawet tego nie wiedziałem. No ale ma potencjał, Sarius myślę, że może zaskoczy, no ale jednak Wrzosek, nie? No jednak Wrzosek, no nie ma opcji. Sarius. Albo Marcin, bo Sarius nie ma żadnego doświadczenia. Konopski kontra Ksajo. Konopski kontra Ksajo, no tu chciałbym po prostu, żeby Ksajo wygrał. No Konopski po prostu nie lubię go bardzo, no nie lubię go. Dlaczego? Za te wszystkie dramy z tym Wardem po prostu jest śmieszne. No Ksajo się dobrze pokazał podczas ostatniej walki z Nitro i też w sumie nie wiem jaki ma staż Konopski, chyba też tam Konopski trochę trenuje, chyba rok mi się wydaje. No ja bym chciał, żeby Ksajo wygrał, bo generalnie Ksajo to ja znam już od 4 lat mniej więcej, odkąd jego streamy oglądam. Nie no, Ksajo, za Ksajo stoi od dawna, oglądam go od początku, także za idolem. Następny pojedynek Ksajo kontra Konopski. Nie no, Ksajo, mój idol. Ksajo, bez pytań, Ksajo bez pytań. No Konopski, łak, no Konopski łak, no sorry, ale Konopski jest łakiem. Przepraszam, ale no Konopski jest łakiem, Ksajo go po prostu zniszczy, bez pytań. Konopski czy Ksajo? Ksajo, bo się lepiej bił z Nitro. Nitro został poskładany. Czyli Konop też został poskładany? Tak. Para Maxi kontra Franio. Co to za śmiech na Paramaxila? Znaczy po prostu słyszałem, że tam Paramaxil jest dobry w parterze, tam potrafi dobrze pociągnąć, ale mimo wszystko mam nadzieję, że tam Franio skończy po prostu szybciej walkę. Walka w stójce. Aha, to jest walka w stójce. To niestety Paramaxil tym bardziej nie będzie miał szans pokazać, na co go stać, więc myślę, że Franio wygra. No, ten konflikt tutaj akurat można powiedzieć, na pierwszej konferencji, no na pewno dla tych osób, które bardziej wolą dymy, no to na pewno będą czekać na ten pojedynek i mimo wszystko chyba mi się wydaje, że Paramaxil chyba wypadł lepiej ogólnie na tej konferencji i mi się wydaje, że i Paramaxil będzie miał większe szanse w oktagonie. Franio czy Paramaxil? Kto wygra? No Franio raczej. Paramaxila trochę straciłem. No, urok mój stracił, jak słyszałem, co tam robił. Franio robi dobry content. No lubię, fajne robi akcje. Spoko zrobi akcje z jakimiś kobietami, za są podkręcone dymy. Paramaxila też lubię, no bo też robi fajny content chłopak, sobie jeździł furką. Generalnie dobry ziomek, odkleja, ale dobry ziomek, ale myślę, że typuje bardziej tu na Frania, myślę, że bardziej sportowiec. Zabielski kontra Take One, walka w stójce. Myślę, że Take One. No osobiście tutaj bym chciał, żeby Take One wygrał, ale no tutaj ten pojedynek, no to jest taka moim zdaniem jedna wielka niewiadoma, ponieważ Zabielski też jest w dobrej formie, jeżeli patrzymy tak na płaszczyźnie fizycznej, jak jest zbudowany. A Take One, no, na ostatnich filmach widać, jak wyglądał i ogólnie na ostatnim... Czyli jak?
No można powiedzieć, że się ulał za bardzo. I tak naprawdę też wiem, że też miał problemy z zatokami i tak dalej miesiąc wcześniej, ale ja bym chciał generalnie, żeby Taekwon wygrał i myślę, że to raczej Taekwon wygra. Myślę, że Taekwon ma tam kontakty z Nitrem i myślę, że go tam podszkolił trochę. Nitro jak go podszkoli, to wygra Taekwon? Tak myślę. Zabielski kontra Taekwon. To jestem team Taekwon, no przepraszam. No, Zabielski jest wariatem, ale on jest dobry w zapasach, nie? Zabielski ma... walka K1. No wiem, dlatego mówię Taekwon. Mówię Taekwon, prosta sprawa. Zabielski czy Taekwon? Taekwon, bo Zabielski jest debilem. Jestem w sercu za Taekwonem. Dlaczego? Nie wiem, to niemiła. I na koniec walka o najlepszą polską zawodniczkę freakfightową, czyli Lil Masty kontra Linky Master. To dwie zawodniczki bym powiedział się warte. Ale mimo wszystko chyba jestem za Masty. No ten pojedynek też jest bardzo ciekawy, ponieważ też można powiedzieć, że obie zawodniczki od trzeciej gali, z tego co kojarzę, też przeszły sporą metamorfozę. Zarówno mi się wydaje, że i Linkiewicz przede wszystkim na plus, bo też pamiętamy jak wyglądały te konferencje i tak dalej. No i tutaj to ciężko wyrokować, ale mi się wydaje, że Lil Masty chyba wygra. Nie, no po tym co Masty pokazała z walką ostatnio z mistrzynią, to myślę, że pokaże swoje prawdziwe oblicze i znowu wygra. Liczę na nią. No ja jestem za Martą Linkiewicz. Myślę, że zemsta daje kopa i da radę. Myślę, że Lil Masty. W sensie za nią jestem sercem. Za nią jestem sercem, niech się dzieje, co się dzieje, nie? Za nią jestem sercem, po prostu. Lil Masty, bo ma lepsze doświadczenie. Myślę, że się lepiej bije. To był najbardziej punchline'owy występ w historii tego programu. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Siema, dzięki za wywiadzik. Elo. Pozdrawiam. Hej, do widzenia. Pozdrawiam wszystkich. Gala Fame 15 odbędzie się 26 i wtedy zobaczymy, czy typy naszych widzów się sprawdzą. Dzięki wielkie, do zobaczenia.